Sponsorem relacji jest firma AllPromote, oferująca przenośne nośniki reklamowe. Drużynie nie można mówić, walczyli jak równi z równym, chociażby w końcówce meczu z taką drużyną jak FC Toruń. To nie był łatwy mecz dla pana zespołu. Nie, no na pewno. No myślę, że pokazaliśmy dzisiaj kilka fajnych rzeczy. Przede wszystkim, że umiemy walczyć, znając swoje miejsce, bo trzeba docenić klasę przeciwnika. Popełniliśmy przede wszystkim więcej błędów, stąd nasze bramki. Troszeczkę mniej obycia i cwaniactwa. Zresztą dzisiaj cała przyjemność po mojej stronie zobaczyć Marcina Mikołajewicza, czy Negał, czy Klaudiusza Hirsza, bo bardzo dobrze się znamy. Na pewno zwycięstwo zasłużone. Ale tak jak powiedziałem, łatwo nie sprzedaliśmy skóry. To co mnie cieszy jako trenera, to przede wszystkim ta ilość kibiców, to co kiedyś stworzyłem w Szczecinie, dzisiaj może będzie okazja stworzyć tutaj w stolicy, ponieważ Warszawa potrzebuje futsalu i również futsal potrzebuje do swojej promocji Warszawy. I to jest ważne, żeby wszyscy razem w to uwierzyli. My postaramy się w pierwszej lidze awansować, jak nie teraz, to za rok powalczyć o ten awans. Ale tak jak Państwo możecie zobaczyć, mogli zobaczyć i sami to ocenić, więc ja już tak z mojej gorącej perspektywy i emocji, które mnie na pewno też pochłonęły, tak to oceniam. Wynik 4-2 dla pana drużyny, trzeba być zadowolonym z zawodników, tym bardziej, że wypróbował pan szeroki wachlarz swoich graczy w dzisiejszym spotkaniu. Również korzystał z wycofanego bramkarza, nawet nie było tej konieczności. To prawda, dzisiaj mieliśmy takie założenie, aby ci zawodnicy, którzy mieli mniej minut w pierwszej rundzie futsal ekstraklasy, dzisiaj dłużej pograli i faktycznie przez większość meczu mieli okazję zaprezentować się. Ci nasi, powiedzmy, gracze, którzy stanowią o obliczu zespołu, grali mniej lub wcale, tak jak Kolaniagu. No myślę, że mogę być zadowolony z ich postawy dzisiaj i cieszę się, że ta rywalizacja w taki sposób przebiega. Każdy z moich graczy walczy o to, aby znaleźć się już w tej ósemce czy też w dziesiątce na mecze ligowe i fajnie, że właśnie w takim duchu ta rywalizacja przebiega. Doszedł jeszcze nowy zawodnik Kleversan. Fajnie, że dzisiaj też miał okazję pokazania się i myślę, że też dobrze, że strzelił bramkę. Także pracujemy. My właściwie ten mecz jest, czy był taką też formą przygotowań do futsal ekstraklasy. Oczywiście to jest nasz priorytet, aby walczyć jak najlepiej o najwyższe miejsce możliwe w futsal ekstraklasie. Natomiast puchar dzisiaj był szansą pokazania się dla zawodników, tak jak powiedziałem, którzy tej okazji lub zbyt wielu tych okazji nie mieli wcześniej. Sponsorem relacji jest firma AllPromote, oferująca przenośne nośniki reklamowe.